W Domu Kultury w Lubawce odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kamiennej Górze, której kierownikiem jest pani Bożena Kończak. Dzisiaj na prośbę rolników zostało zorganizowane spotkanie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej w takich tematach jak sytuacja w rolnictwie, jeżeli chodzi o płatności obszarowe i płatności suszowe oraz realizacja programów dla rolników, następnie działania samorządów dotyczące suszy, budowy stacji agrometeorologicznych, będzie dyskusja na ten temat i z samorządowcami, i z rolnikami oraz będzie ona sprawa, w jaki sposób skutecznie wydzierżawić działkę z kowru rolną, w jaki sposób kupić ziemię. Również będzie o ubezpieczeniach rolniczych. Jest to TUF, przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej będzie opowiadał, w jaki sposób się ubezpieczyć, zabezpieczyć dobrze swoje uprawy. I na końcu będzie również sprawa uboju z konieczności. Będzie powiatowy inspektor weterynarii z Kamiennej Góry, będzie mówił, w jaki sposób dokonać uboju z konieczności, zasygnalizuje krótko również choroby, które są obecnie, to jest ASF i to jest ptasia grypa. I dyskusja taka, jest to takie spotkanie informacyjne, troszkę takie, żeby jednak przekazać rolnikom, no jak, w jaki sposób mają, no może te trudne czasy przeczekać, ponieważ są trudne czasy, nie otrzymali jeszcze wszyscy płatności, otrzymali zaliczki. Jest to realizowane, ale bardzo powoli. To bardzo niepokoi, bardzo komplikuje pracę, jeżeli chodzi o rolników, ponieważ rolnicy mają zaciągnięte kredyty, zobowiązania, spłacają inwestycje. I była susza, były niskie plony, ceny są niskie ceny mleka, niskie ceny żywca i to ta produkcja zaczyna być zupełnie nieopłacalna, jeżeli chodzi o produkcję tą podstawową, produkcję roślinną, zboża na pasze, które tu mamy i produkcję żywca i mleka. Jest to trochę niepokojące, bo zaczynają gospodarstwa likwidować hodowlę, także... Panie kierownik, to myślę, że tak jeszcze na wiosnę to też się spotkacie, bo będzie o czym rozmawiać. No, być może już będzie lepiej i wtedy będziemy informować, w jaki sposób pozyskać programy, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji będzie ogłaszała i wtedy będzie na pewno podsumowanie tego, o czym dzisiaj tu porozmawialiśmy i być może już będzie jakaś perspektywa, jeżeli chodzi o wybudowanie tej stacji suszowej. No, jest taki niepokój, że susza już jest u nas. Już to nie jest tak, że zbliża się tuż, ale ona już jest. Susza w rolnictwie już jest. Szanowni Państwo, sytuacja, jeżeli chodzi o sytuację w rolnictwie, tutaj no, obchodzi nas trochę powiat kamiennogórski, przeżywa trochę kryzysu. Jesteśmy powiatem, w którym tak naprawdę wiele wyboru nie mamy. Ja tylko krótko powiem. Mamy kilka możliwości. Mamy możliwości takie, gdzie możemy prowadzić hodowlę bydła mlecznego i mięsnego. Mamy możliwości produkcji roślinnej, ale też nie wszystkich gatunków upraw, ponieważ nie mamy sprzyjającego klimatu. Mamy trudny teren. Trudne warunki, w różnym aspekcie trudne. O tym krótko pokażę, przypomnę, jak to jest. Mam taką prezentację, a więc powiat kamiennogórski, mniej więcej jak to wygląda. Następnie wchodzą cztery jednostki administracyjne w powiat kamiennogórski i jest to miasto Kamienna Góra, miasto Lubawka, gmina wiejska Kamienna Góra i gmina Marciszów. Powierzchnia, jest to taka prezentacja, nie jest to bardzo dokładna, ale jest prezentacja robiona 4 lata temu. Taka jest powierzchnia, jeżeli chodzi o użytki, jeżeli chodzi o użytkowanie gruntów, tyle mamy lasów, jeżeli chodzi o użytki zielone, wiemy ile mamy, 60% to są trwałe użytki zielone. Jeżeli chodzi o liczbę gospodarstw, mówię, są to dane około, nie są to dokładne, ale mamy około 2000, myślę, że
z 2180 gospodarstw. Trochę gospodarstw już padło lub zrezygnowało. Tworzą się też nowe, ale tak w granicach 2180 na pewno tyle jest. Mamy gospodarstwa rolne, które prowadzą działalność rolniczą, jeżeli chodzi o takie przedziały powierzchniowe. To już też nie będę tego omawiać, tylko niech Państwo sobie tutaj zerkną na tego slajda. Jakich jest najwięcej i gdzie. I mamy gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. Tych najmniejszych no jest najwięcej. Jesteśmy, tak jak mówiłam, w górach, w góry, teren górski, podgórski, trudne warunki gospodarowania i zawsze tak było, że te gospodarstwa nie były. Były takie rodzinne, mniejsze gospodarstwa do 20 hektarów. Powierzchnia użytków rolnych ogółem 9608. Użytków rolnych, powierzchnia zasiewów. Ta powierzchnia też no, nie jest na pewno taka bardzo dokładna, natomiast jest przybliżona. Doszły u nas już takie uprawy tutaj jak tytoń, konopie, jak borówka, jak jagoda, jak takie uprawy sadownicze, których wcześniej nie było. Tutaj też taki slajd tylko do pokazania i tutaj właśnie nad tym chciałam tutaj się pochylić, bo tutaj mamy pogłowie bydła. Jak nie wszędzie w Polsce, to my mamy przepiękne hodowle bydła, bydła mlecznego i bydła mięsnego i mamy bardzo, w naszym powiecie mamy bardzo doinwestowane i o wysokim standardzie gospodarstwa z produkcją zwierzęcą. Także tych gospodarstw mamy około razem gospodarstw około 2180, a jeżeli chodzi o bydło, około 5000 sztuk bydła mamy w powiecie kamiennogórskim. Jeżeli chodzi o pogłowie trzody chlewnej, to już nieaktualne, bo ta trzoda, no nie ma tej trzody. Wiemy z jakich względów. Szkoda, bardzo szkoda, no ale są chlewnie puste. Jeżeli chodzi o pozostałe zwierzęta gospodarskie, to mamy trochę drobiu, przybyło nam drobiu i drobnego inwentarza, owce, kozy i gospodarstwa, co ważne tutaj, już też nieaktualna, bo to mówię, z roku na rok się zmienia, ale ważna sprawa, rolnicy zrzeszeni są w grupy producenckie i te grupy jeszcze działają. Dwie już są zlikwidowane, natomiast dwie grupy są i chwała Bogu, bo wspólnie razem łatwiej i więcej można dokonać. Mamy spółdzielnię mleczarską Kamos, dzięki której co miesiąc rolnicy otrzymują płatności, ci, którzy mają, produkują mleko i grupa druga producencka mleczna, która się utworzyła, oddaje mleko do spółdzielni mleczarskiej w Żarach. Jeżeli chodzi, jeszcze pokażę tylko, że no przepięknie, mamy też imprezę taką cykliczną, jaką jest Święto Mleka tu na powiecie kamiennogórskim. Odbywają się dożynki, rolnicy prezentują swoje produkty, swoje osiągnięcia, a także pokazują swój sprzęt nowoczesny. To takie zdjęcie dla i na bazarach, na kramach prezentują swoje rękodzieła, ale także produkty. Tutaj jarmark tkaczy, ale właśnie o tym chciałam powiedzieć i tu wcześniej mówiłam, że to była zagadka, czyja to jest obora, ale tu nikt nie zgadnął z tych wcześniej zebranych osób, rolników. Ale to jest właśnie ta piękna, nowoczesna obora i to piękno, które jeszcze mamy, które za takie piękno w innych krajach gdzieś tam płacą turyści, żeby oglądać, zobaczyć. Także no, musimy zadbać o to, żeby to piękno zostało i żeby te nasze trwałe użytki zielone w taki sposób były wykorzystywane.
pokażę jeszcze bydło zadbane, nowoczesna hala udojowa, nowoczesne obory. Oczywiście pamiętacie Państwo, rolnicy nasi byli pierwsi. Mogę powiedzieć, że nawet wyróżnialiśmy się na, jeżeli chodzi o Polskę, z inwestycji, z pozyskiwania środków z takich nowoczesnych obór, bo to do nas przyjeżdżały wycieczki, przyjeżdżali inni rolnicy, żeby podglądać. I jeszcze tak opowiem tutaj, bo tu widzę inne bydło mięsne. Mamy tutaj również rolnika, który ma około 300 sztuk bydła. No to jest też taki ewenement i to wsparcie no niestety musi być i o tym trzeba rozmawiać. Rolnicy w tej chwili w związku z tą trudnym położeniem, z trudnym terenem, z trudnymi warunkami klimatycznymi, anomaliami pogodowymi. My mamy w każdej gminie inne anomalia pogodowe i w jednej gminie czy w jednej miejscowości od położonej 5 km jedna od drugiej pada, a w drugiej nie było deszczu 3 miesiące. Tak też u nas bywa. Mamy te górki, pagórki, gdzie ten sprzęt, gdzie paliwo, gdzie wszystkie koszty produkcji no są dużo wyższe niż w innych terenach. I mamy przepiękne agroturystyki, mamy przepiękne zagrody edukacyjne, no potencjał ogromny i przepiękną przyrodę. Również mamy cenne siedliska i walory takie właśnie przyrodnicze bardzo cenne. Opowiem jeszcze, ponieważ tak, koszty produkcji wzrosła robocizna, usługi i opłacalność produkcji jest bardzo kiepska. Tutaj no, narzekają producenci prawie na zerową opłacalność. Prowadzą rachunkowość w gospodarstwach, gospodarstwa objęte są IFAD-em, objęte są również pełną księgowością, gospodarstwa są na VAT-ie. W związku z tym tak naprawdę trzeba wszystko zrobić, trzeba bardzo mocno pukać tam, gdzie trzeba, żeby to wszystko w jakiś sposób stabilizować, ratować, żeby młodzi, którzy tu są na tej sali, a bardzo serdecznie witam młodych rolników, bo ich jest dużo, może to jest mało, ale jak ich jest tam 10-15, to można powiedzieć, że to jest dużo. To są następcy tych gospodarstw, tych rolników, którzy tak naprawdę przygotowali dobry grunt i którzy kochają tutaj i gospodarowanie, kochają swoją tutaj ziemię, ale również tą produkcję, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, która jest bardzo trudnym gospodarowaniem. I tutaj więcej już nie będę opowiadać, bo to tak w skrócie tylko przedstawiłam. Chciałam tutaj poprosić panią, zaprosiłam panią dyrektor, panią Magdalenę Salińską, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, która tak naprawdę w tej instytucji są pieniądze. I zaprosiłam po to, żeby nam powiedziała trochę pozytywów, w jaki sposób, ile mamy czekać na to, bo ponieważ tak, rolnicy nie dostali dopłat. Są gospodarstwa, które były kontrolowane, nie otrzymały płatności, otrzymali zaliczki. Tutaj te zaliczki, to jest problem. W gospodarstwach niektórzy też nie dostali zaliczek. Dobrze, oddam głos później. Są sytuacje tego typu, że są zobowiązania, są, no, rok był niesprzyjający poprzedni, ale jeszcze wcześniejsze lata też i to wiązało się z suszą, z tym, że trzeba było wydatkować dodatkowe środki na zakup paszy i tutaj jest szereg programów, z których by mogli skorzystać rolnicy, ale natomiast jeżeli ta niestabilna sytuacja finansowa, te gospodarstwa nie mogą zaciągać zobowiązań następnych i nie mogą planować nic więcej do przodu. Może bardzo poproszę panią dyrektor o zabranie głosu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie przede wszystkim za zaproszenie, za możliwość tutaj spotkania się z Państwem i może nie tyle wytłumaczenia się, bo my się jakby jako agencja, oddział Dolnośląski
staramy najbardziej jak możemy. Sytuacje, które Państwo tutaj poruszacie z brakiem zaliczek, to jest przede wszystkim gmina Lubawka, która jest objęta kontrolą FOTO. Takie są przepisy, a nie inne. My poruszamy się w ramach przepisów, które są odgórnie ustalone. Wiem, że Izba Rolnicza stara się o zmianę przepisów i możliwość wypłacania zaliczek gospodarstwom kontrolowanym w wysokości 50%. Ale tak jak mówię, instytucja, którą reprezentuję, jest instytucją urzędniczą. No i my nie mamy jakby wielkiego manewru. Poruszamy się w ramach tego, co możemy. Andrzej Miczak, gmina Marciszów, rolnik gmina Marciszów. Znaczy ja akurat reprezentuję Komisję Rolnictwa gmina Marciszów. Pani tutaj dyrektor powiedziała, że głównym tutaj takimi poszkodowanymi są rolnicy z gminy Lubawka. No niestety z przykrością stwierdzam, że w Marciszowie są też rolnicy, którzy nie otrzymali ani złotówki do dzisiaj z tych pieniędzy, które im się należą. I powiem tak, że po tej suszy, która była, to naprawdę gospodarstwa są w bardzo trudnej sytuacji. W tej chwili zbliża się wiosna, już trzeba będzie wychodzić w pole i ci rolnicy dalej nie mają ani złotówki. Pytam się, za co mają kupić nasiona, środki do produkcji. Być może trzeba byłoby trochę to inaczej tak pomyśleć, bo powiedzmy, jeżeli rolnik, ten, który jest kontrolowany, nie może otrzymać dopłat bezpośrednich, bo takie są przepisy, to pytam się na przykład, dlaczego jedni rolnicy dostają suszowe, dostają dopłaty i wszystko ładnie, pięknie wygląda. Pani tu powiedziała, że jest to 80 kilka procent, ale mnie zastanawia jedno, czy to są rolnicy, czy pani liczy gospodarstwa, czy liczymy kwotowo, ile zostało wypłacone środków, bo... Liczymy gospodarstwa. Tak, tak, dlatego właśnie dostają małe gospodarstwa, dostają te dopłaty, duże gospodarstwa, wystarczy im wyśleć. Ja mówię to w imieniu rolników, jako od strony Komisji Rolnictwa. Więc rolnicy uważają, że wystarczy wysłać im kontrol, już nie trzeba im płacić i wtedy powiedzmy wypłacamy dopiero, nie wiem, w czerwcu może, może na końcu, tak jak słyszałem, może okaże się to, że są to trudne przypadki i nie wiadomo, czy w czerwcu dostaną. No ludzie, no dajcie żyć tym rolnikom, bo powiedzmy niektóre gospodarstwa sobie poradzą, bo mają tam jakieś wolne środki, które mogą zaangażować, ale są gospodarstwa, które zainwestowały i po prostu oni na każdy grosz czekają i naprawdę są w trudnej sytuacji. Nie mogą, metodologia liczenia tej suszy, bo by sobie poszli, wzięli kredyt z banku. Niestety, no tu są gospodarstwa, które mają to bydło nieszczęsne, gdzie tam przy tym liczeniu nikomu nie wychodzi 30% strat. Wtedy jesteśmy skazani na te dopłaty de minimis. Z tego, co ja czytam, to tak, 27% środków na ten rok zostało z de minimis. I rolnicy obawiają się, czy w ogóle wszyscy w tym roku dostaną te dopłaty suszowe, to jest jedno. Druga sprawa, pani mówi, że modernizacja ładnie idzie. No może ładnie idzie, tylko że my już niedługo będziemy mieli 2 lata, i jest tak dużo takich gospodarstw, gdzie są poskładane wnioski, dalej to trwa. Wszyscy mówią, że 30 nowych naborów ma być na te nowe programy, ale no załatwmy to, co mamy do tyłu, no bo rolnicy tak się czują, jakoś powiem, dobrze, że... To może ja poproszę o pismo pierwsze uzupełnienie. Czekamy, aż rolnicy rzeczywiście to uzupełnią, bo jak wyślemy drugie uzupełnienie, to w ciągu 7 dni rolnik musi wszystkie rzeczy dostarczyć i jeżeli nie dostarcza, my musimy odmówić. I po pierwszym piśmie tak naprawdę czekamy, aż rolnik te rzeczy uzupełni, a rolnicy ich nie uzupełniają. My możemy, tak jak minister nam... Rolnik ma jakiś czas na uzupełnienie, przepraszam, bo... Tak, oczywiście, 7 dni. To, co pani mówi, to wszystko jest w regułkach, w instrukcjach, wszystko opisane. Także nam nie trzeba tego powtarzać, umiemy jeszcze czytać. To naprawdę. Natomiast bardziej mi chodzi o to, jak realizowane jest wszystko w czasie. Bo państwo macie 5 miesięcy na odpowiedź. Państwo macie 2 miesiące na odpowiedź. I niestety wasze odpowiedzi są najczęściej na koniec. Czyli te 5 miesięcy, tak jakby to nie było pracy. Oczywiście. Być może tak jest, ale to nie wynika z tego, że pracownicy są niechętni pracować. Nie no, ja powiem pani, jak to z czego jest, to wynika. Macie zwolnienia, nie ma ludzi. Przepraszam, może chaos trochę wprowadzam, że tak nie pozwalam pani odpowiedzieć, bo
tłumaczymy się i nic nie dojdzie, nic nie załatwimy tutaj. Jeżeli będziemy mówili, my powiemy pani o wszystkich naszych bolączkach. Na przykład pani się chwali, że przepraszam, nie próbuję atakować pani, że pani zrozumiała mnie źle. Mówimy o statystykach. 80% kto? Gdzie 61% jest gospodarstw od 1 do 5 hektarów. Czy to są rzeczywiście rolnicy? Ja myślę, że nie możemy nikogo tutaj ze względu, bo zgadza gdybyśmy się, zapytali ale tych osób grupę, tutaj nie ma na sali. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jakby zasugerowano nam, że my sami wysyłamy kontrolę. To nie jest tak. W naszym interesie i uwierzcie mi państwo, że nam naprawdę zależy, żeby wypłacić jak najszybciej i jak najsprawniej. Jeżeli to są kontrole w dużych gospodarstwach, to wynika z tego, że duże gospodarstwa mają wiele aspektów, które wpływają na to, że są typowane do kontroli. To są i przedeklarowania, i mnogość różnych elementów, które one muszą mieć. Małe gospodarstwa są zwolnione często z wielu rzeczy, które duże gospodarstwa muszą przestrzegać. Także to nie wynika z tego, że nam się nie chce, czy znaczy, ja chciałbym sobie poznać wygodniej. Klucz. Na przykład dostaliśmy, część ludzi dostała dotacje, znaczy zaliczki. Mhm. Z jakiego klucza? Jak to wynika? Czy bierzecie, przepraszam, skończę. Mhm. Na przykład, czy bierzecie, bo te najmniejsze gospodarstwa, no to mamy z głowy. Statystyki się poprawiają, robimy dla statystyk. Wszyscy pracujemy. Nie pracujemy dla statystyki. Jeżeli nie pracujecie państwo dla statystyki, to w takim razie z jakiego klucza są dawane zaliczki? To jest prosta odpowiedź. Dostają ci, którzy mają małe dopłaty na niższym poziomie, więc to się poprawia. Natomiast oni nie potrzebują tak pomocy, gdzie jest w tej chwili zaniżona cena żywca całkowicie. Mleko od iluś tam lat jest na tym samym poziomie, od iluś lat. A wszystko idzie w górę. Więc... Ja rozumiem, tylko proszę pana, ja nie jestem osobą, która może wpłynąć na ceny żywca. A może pani powiedzieć, jaki klucz? Mogę powiedzieć, decyduje? Że klucz jest taki, że gospodarstwa małe są typowane przez Warszawę. Jest tak zwana kontrola wsadowa, którą robi program i potem ona ta kontrola wsadowa jest sprawdzana przez biuro powiatowe. I my jesteśmy po prostu, ale to nie jest tak, że tych dużych gospodarstw nie robimy. Jeżeli wniosek jeden się dużego gospodarstwa obrabia na przykład przez 3 dni, bo to nie jest tak, że to państwo do e-wniosku wprowadzicie i my tylko dajemy drukuj i sprawdzamy, czy wszystko w porządku. E-wniosek wprowadza się do nowej bazy, zaciąga się pod bazę tak zwaną Ajax. I tam od tego przeniesienia pojawia się na przykład, nie wiem, 500 błędów, które trzeba wszystkie przeanalizować. Trzeba często przesuwać granice. Także procedura obsługi wniosku jest bardzo skomplikowana i to nie jest tak, że ona jest prosta. A ryzyko błędu jest bardzo duże, bo to są nie pieniądze państwowe, tylko to są pieniądze rolników. Więc tutaj naprawdę wnioski duże, wielkoobszarowy robi się po prostu dłużej. I teraz pan powie, że dlaczego nie zaczynamy od dużych, no to mali powiedzą to samo, dlaczego nie zaczynamy od małych, to nigdy nie ma dobrego sposobu. Mi tak chodzi o gospodarstwo, proszę pani, chodzi mi o rolnictwo, albo się poprawia w Polsce, albo nie. Mi to o to chodzi. Ale jeżeli dzisiaj pana, dotujemy małe gospodarstwa... Ja nie mam wpływu na takie rzeczy, ja jestem urzędnikiem, który... Pojawia się po prostu u państwa dlatego, żeby rozwijać informacje, te, które ja mogę. Izba Rolnicza, posłowie, związki rolnicze wpływają na to, jak kształtowane jest rolnictwo. Ja mogę oczywiście pana uwagi przekazywać, ale ja mogę je przekazywać departamentowi, który nadzoruje taką płatność, taką. My nie kształtujemy rolnictwa. To jest jak Urząd Skarbowy, który nie kształtuje polityki finansowej państwa. My jesteśmy po prostu organem do sprawnego działania i na tym się staramy skupiać. My jako tutaj jesteśmy niezadowoleni, tylko to jest dużo rolników. Ale to jest od wielu lat tak się działo i teraz w tej chwili poprawienie wszystkiego w agencji, ja nie mówię, że są procedury doskonałe, tylko proszę zrozumieć, że ja nie jestem adresatem tych pretensji. Procedury takie są. Oczywiście my przekazujemy, ale do tego są izby rolnicze, które wnioskują i ja wiem, że składają różne wnioski, tak jak tutaj, jeżeli chodzi o wrócę do tematu tych dopłat i braku zaliczek dla tych, którzy mają kontrolę foto.
Pan Wiktor Szmulewicz wiem, że pisał pismo do ministerstwa w tej sprawie i ministerstwo bardzo często na takie głosy odpowiada. To nie jest tak, że ministerstwo wymyśla sobie ramy prawne według własnego uznania, tylko odpowiada na potrzeby rolnictwa i wszelkie zmiany w ministerstwie, tak samo jak w agencji, są kierowane w ten sposób, żeby poprawić jakby tą efektywność wsparcia naszego rolnictwa, także myślę, że to się poprawia. Wiadomo, że jest, nie jest tak, żeby było doskonale, ale to jest proces ciągły i proces długi.